Jest pan oszustem? Nie. To wystarczyłoby zaufać i stracić 90 tysięcy złotych. 32-latka z powiatu suwalskiego odebrała w minioną środę połączenie telefoniczne i od rozmówcy dowiedziała się, że na jej konto bankowe dokonano włamania. W konsekwencji, jak informował oszust, pieniądze zgromadzone na rachunku mogą zniknąć. Dodatkowym zagrożeniem według informacji dzwoniącego przestępcy miał być wniosek kredytowy złożony na fałszywe dane. By te absurdalne informacje nabrały wiarygodności, przyszłą ofiarę oszustwa mężczyzna, nie przerywając połączenia, przekierował do rzekomej pracownicy banku zajmującej się z walką cyberprzestępczością. A ta oczywiście skrupulatnie potwierdziła zagrożenie. 32-latka zapomniała o logice i rozsądku. Zgodnie z płynącymi z telefonu poleceniami, na wypadek wyczerpania baterii w telefonie, zabrała z domu ładowarkę, powerbank, niezbędne dokumenty i nie przerywając rozmowy, pojechała do banku. Tam złożyła wniosek kredytowy, który miał unieważnić wniosek sfałszowany i tym samym uniemożliwić jego procedowanie. Uzyskawszy akceptację własnego kredytu, z konta pobrała 90 tysięcy złotych i korzystając z wpłatomatu i kodów BLIK podanych przez oszusta, przekazała mu całą kwotę. Gdy przyszło opamiętanie, miły pan z rzekomego banku i wpłacone 90 tysięcy złotych zniknęły bezpowrotnie.